Dida Gwila, choć tutaj troszeczkę widzę inaczej to ustawione wszystko niż widziałem to wcześniej na, z numerem 21. Skład Barcelony z numerem 13 Bravo w bramce, Montoya 2, Pjanic 4-0, jest 80 minuta i trzeba, popatrzmy na Vinia tymczasem. Dobre wrzucenie piłki, pierwsza okazja jaką miał Suarez, jeszcze jedno dośrodkowanie, Rakitic i po raz kolejny Messi, a jednak Neymar szukał technicznego uderzenia, chciał ominąć piłką mur, to się nie udało, a teraz Neymar, Rakitic się no tej piłki, jeszcze Suarez, Leo Messi, czy tam nie było zagrania piłki ręką, oczywiście, że było, rzut karny. Rzut karny dla Barcelony, Leo Messi zapewne ustawi sobie piłkę, bo tak, co wybierze Messi? Jaime. Bardzo pewnie wykonana jedenastka, ale też wyczuł intencję Argentyńczyka, to trzeba podkreślić. Jaime rzucił się w lewo. Barca zatem najtrudniejszą część dzieła ma już za sobą, teraz przekonamy się, czy Eibar przejdzie do ofensywy większą ilością, liczbą zawodników. Udało się tą piłkę teraz dostarczyć na przedpole Javilara. Rafinha, dobra sytuacja, Suarez. Dostała się ona w pole karne swoją prawą stroną. No i teraz uderzenie, wybijana była piłka, wydawało się z linii bramkowej, ale to nie... Dobrze rozegranego stałego fragmentu gry przez Barcelonę. Popatrzmy, no dobrze rozegrany, ale to było łatwo rozegrać go dobrze w sytuacji, kiedy Messiego nie pilnował dosłownie nikt. Może jest to jedyna sytuacja, w jakiej należy pilnować bardziej innych zawodników niż Leo Messi. Takie nieodpowiedzialne straty, ale to się na razie nie zamienia w sytuacje strzeleckie. Piovacarri. On długo czekał, aż koledzy wejdą w obręb szesnastki. Piovacarri! Poprzeczka teraz ratuje Barcelonę! Przypominają się...